8:38 na zegarach, my kontynuujemy świąteczny poranek wnet, bo to cały czas dzień wolny od pracy, mimo że obchodzimy go co nieco mniej hucznie niż onegdaj. Przy telefonie profesor Rafał Chwedoruch, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Ale my nie o świętowaniu, nie o historii, chociaż akurat pan profesor z historią XX wieku jest mniej więcej obeznany, zwłaszcza tą polityczną, ale my o współczesność chcielibyśmy się zapytać, a dokładnie mówiąc my, mam na myśli ja, to jednak jakaś reminiscencja zmienionej epoki. Chciałem zapytać o wybory 10 maja, bo to jest zagorzały spór. Większość politologów twierdzi, że ich przeprowadzenie w niedzielę 10 maja to byłoby złamanie zasad demokracji. A pan jak uważa? No, myślę, że w dzisiejszych czasach wszyscy przywykliśmy do używania wielkich słów, co wielokrotnie prowadzi do zwykłej przesady. W życiu społecznym, w tym z demokracją, nie jest tak, że można ją, wbrew nadziejom licznych politologów na świecie, wymierzyć w taki sposób, w jaki można wymierzać różne zjawiska w innych niż nauki społeczne czy humanistyczne dyscyplinach wiedzy, więc wolałbym nie używać tak wielkich słów, a problemy związane z ewentualnymi wyborami 10 maja, jak sądzę, w największym stopniu dotyczyłyby kwestii zupełnie przyziemnych i banalnych, technicznych, związanych z na przykład dystrybucją kopert po wyborach, z liczeniem głosów w aspekcie czysto organizacyjno-czasowym. To wszystko mogłoby potem stać się kanwą poważnych prób zakwestionowania wiarygodności tych wyborów, skarg i tak dalej. I myślę, że tak naprawdę tu jest najwięcej wyzwań, najwięcej problemów, i jeśli są poważne argumenty przeciw 10 maja, to one powinny się zaczynać od owych przyziemnych spraw. Myślę, że pewien paradoks związany z 10 maja polega na tym, że choć w oczywisty sposób zbliżamy się do tego dnia, to politycznie każda upływająca godzina raczej nieco zmniejsza prawdopodobieństwo odbycia elekcji tego dnia. A czy w ogóle polska demokracja, polska konstytucja, polska klasa polityczna poradziła sobie z tym kryzysem? Mamy epidemię, mamy ileś tysięcy osób zakażonych, mamy wybory. No i jak teraz te dwie rzeczywistości połączyć? Polskim politykom udało się jakoś połączyć, czy raczej robimy to w sposób nieporadny? Jeśli chodzi o samo podejście do pierwszej fazy pandemii, bo chyba w takich kategoriach powinniśmy ją analizować, to wygląda na to, że polskie państwo nie okazało się na szczęście być tak bardzo tekturowe, jakie my zwykliśmy kreślić, i na tle niektórych innych porównywalnych w jakikolwiek sposób z Polską państw w Europie wypadamy całkiem dobrze. Tu też należy podkreślić to, że wbrew możliwym obiekcjom z dyscypliną społeczną chyba nie było źle. Natomiast paradoks tego wszystkiego polega na tym, że równolegle weszliśmy w kryzys polityczny, i to chyba największy kryzys polityczny od lat, albowiem wszystko wskazuje na to, że rząd, paradoksalnie dość wysoko oceniany przez obywateli w kontekście walki z pandemią, w ostatnich dniach faktycznie utracił większość sejmową, i jeśli tu na coś powinniśmy utyskiwać, jeśli chodzi o rządzącą partię, to na to, że podjęła skomplikowane wyzwanie w postaci przygotowywania owych wyborów, bez względu na to, czy one miały 10 czy 23 czy w sierpniu, nie mając większości. Być może za chwilę okaże się, że tak naprawdę przez ostatnie 2 czy 3 tygodnie dyskutowaliśmy o niczym, ponieważ
wybory są niemożliwe, bo nie ma większości sejmowej, która byłaby skłonna do nich w konstytucyjnym terminie, bądź przynajmniej w pierwszym możliwym konstytucyjnym terminie doprowadzić. Do losu politycznego chyba pana ulubionego ministra nauki, już byłego ministra nauki szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina jeszcze przejdziemy w tej rozmowie, ale zatrzymałbym się przy tych wariantach konstytucyjnych, bo no chociażby pan profesor Arkadiusz Radwan z panu mówi, że no, najlepszym wariantem, mu się tak przynajmniej wydaje, kalkuluje, byłoby odroczenie tych wyborów w ramach konsensusu politycznego o 2 lata. Inni mówią, wprowadźmy stan klęski żywiołowej, zróbmy wybory w sierpniu, we wrześniu na przykład, wówczas kadencja będzie przedłużona naturalnie. Które z tych wyjść byłoby, zdaniem pana profesora, najlepsze dla naszej demokracji i dla naszego państwa? Ja myślę, że wybory powinny się odbyć jak najszybciej, biorąc oczywiście po pierwsze pod uwagę kwestię bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników wyborów i osób obsługujących te wybory. Czeka nas życie w świecie tak czy nie tak jakoś się radykalnie zmieniającym i trudno mi sobie wyobrazić prowizoryczne rozwiązania na ten czas, chociaż oczywiście instytucja prezydenta nie jest w polskim systemie politycznym aż tak istotna, by państwo nie mogło w takiej prowizorce funkcjonować, ale tym niemniej legitymizacja władzy w trudnych, być może przełomowych latach jest bardzo istotna. Wydaje mi się, że próby zmiany konstytucji pod wpływem doraźnych czynników tylko po to, żeby czyjś doraźny interes polityczny zrealizować, byłoby najgorszą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić. Nie ma wreszcie także żadnego chyba konsensu ani w społeczeństwie, ani wśród polityków, więc byłoby to, powiedziałbym, w jakiś sposób destruktywne dla samej demokracji, pokazywanie obywatelom, że można od tak po prostu ad hoc zmieniać ustawę zasadniczą, bez względu na to, kto byłby politycznym beneficjentem takiej zmiany. Myślę, że tak naprawdę możliwości są dwie. Tak by te wybory można było jakkolwiek przygotować, to jest albo ostatni możliwy majowy termin, z zastrzeżeniem, że trwają dyskusje, prawda, co do prawomocności podjęcia takiej decyzji. No i druga rzecz to jest kolejny pierwszy możliwy termin, czyli realnie rzeczywiście wychodziłby to któryś z terminów późnego lata w tym roku, co oczywiście też wymagałoby dość skomplikowanej drogi prawnej wcześniej. A czy wówczas byśmy się znaleźli w tej sytuacji, o którą trochę nas straszą, trochę się obawiają politycy PiSu, że jeżeli mamy stan klęski żywiołowej, no i potem te 90 dni karencji na przeprowadzenie jakichkolwiek wyborów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas Polska będzie bez prezydenta, czy tu jednak zapisy prawa nam wyjaśniają, że głowa państwa dalej funkcjonuje? Jak to wygląda prawnie, panie profesorze? No jest w sytuacji, w której kadencja prezydenta wygasłaby, a nie odbyłyby się w terminie wybory, to przynajmniej te interpretacje, z którymi ja mogę się zgodzić, wskazują na to, że wówczas pełniącym obowiązki prezydenta staje się marszałek Sejmu, co skądinąd w politycznym wymiarze nadaje dodatkowego kontekstu ostatnim sporom i kwestii większości sejmowej. Więc to nie jest tak, że grozi nam coś na kształt długotrwałego bezkrólewia, by użyć pojęć nie z XX wieku w historii Polski. Natomiast mogłoby to rzeczywiście mieć nieobliczalne skutki polityczne, gdybyśmy mieli sytuację, w której dotychczasowy prezydent przestaje być już prezydentem, a jego miejsce zajmuje marszałek Sejmu.
a nie wiadomo, kto ma większość w tej izbie. Panie profesorze, no teraz przejdźmy do spoistości koalicji rządzącej. Są takie wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, które już stawiają Jarosława Gowina poza obozem władzy. Ryszard Czarnecki chociażby już wprost mówi, że były wicepremier okazał się nielojalny wobec swojej własnej grupy politycznej, własnego obozu. Już trzeba tak to rozpatrywać, że Jarosław Gowin może nieformalnie jeszcze, ale już faktycznie jest w szeregach opozycji, albo poza rządem przynajmniej. No myślę, że dla mnie to nie ulega wątpliwości i zdaje się, że jest to zjawisko, którego źródła sięgają dość głęboko w dzieje polskiej polityki i wreszcie jest to wydarzenie, które chyba swoje początki ma troszkę wcześniej niż to nam się wydaje. Otóż jeśli do niedawna wicepremier spotyka się na konferencji prasowej z opozycyjnymi politykami i to wysokiej rangi i między innymi zapowiada wspólne prace programowe, no to jest to niemal modelowy przykład początków tworzenia nowej formacji politycznej. No można by sobie trochę przy okazji majowego święta pożartować. Znaczy ktoś z nas wyobraża sobie, żeby na przykład minister Ziobro wystąpił powiedzmy z politykami SLD i zapowiadał wspólne prace programowe, albo żeby nie minister spraw zagranicznych wystąpił z kimś z Konfederacji i szykował wspólną inicjatywę w sprawie stosunków polsko-rosyjskich. A no brzmi to jak dowcipy, no a mamy do czynienia z tego typu sytuacją. Zatem Zjednoczonej Prawicy de facto już nie ma. Ona oczywiście de jure pisana małymi literami jest, ponieważ absolutna większość polityków posłów dotychczasowego klubu Zjednoczonej Prawicy, tej Zjednoczonej Prawicy, pozostanie. Natomiast nie wyobrażam sobie po takim kryzysie zaufania funkcjonowania tej formacji, tego klubu sejmowego dalej, a już z całą pewnością nie wyobrażam sobie tego, by olbrzymia część wyborców prawicy, zwłaszcza tych, którzy od lat głosują na PiS, było zdolne akceptować obecność dotychczasowego wicepremiera Jarosława Gowina w sytuacji, w której jedno z głównych spoiw PiSu i Zjednoczonej Prawicy przez minione lata w wymiarze wyborczym była lojalność bardzo wysoko przez tych wyborców zawsze ceniona. No, ale to jest tak, że w tej chwili Jarosław Gowin ma drogę w jedną stronę, bo jak się pojawi za lat 3 albo szybciej na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, to wówczas może mieć jeszcze gorszy wynik niż miał ostatnio i na tyle zły wynik, że może się nie znaleźć w Sejmie? No ja myślę, że abstrakcyjnie zakładając, że kierownictwo PiS-u godziłoby się na obecność Jarosława Gowina na swoich listach, myślę, że wbrew dyscyplinie w tej partii czy w Solidarnej Polsce spotkałoby się z sprzeciwem, być może jakąś formą bojkotu ze strony innych polityków. Więc myślę, że jest to scenariusz, który też z każdą upływającą godziną jest coraz mniej realny. Mówię to o scenariuszu jakiejś trwałej formuły nowego związku pomiędzy Jarosławem Gowinem a Prawem i Sprawiedliwością. Najbanalniej, jak można stwierdzając, za daleko sprawy zaszły, by można było wrócić do stanu początkowego. I jeśli na to nałożymy poważne różnice w poglądach na wiele kwestii pomiędzy Jarosławem Gowinem a głównym nurtem PiS-u, to chyba otrzymujemy obraz końca współpracy, a od wręcz kilku lat widać usiłowania części elit politycznych, elit medialnych, stworzenia w Polsce jakiejś alternatywnej wobec PiS-u formacji nieodległej od konserwatywnej prawicy. Ale z drugiej strony, jakby tak przy telefonie profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, panie profesorze, gdyby tak się zastanowić, to w ostatnich latach Jarosław Gowin był zawsze przy władzy, a mówiąc inaczej, wykrywała formacja, której w jakimś sensie częścią był Jarosław Gowin. Teraz odejście Jarosława Gowina w szeregi opozycji to może być zły omen dla Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków PiS-u.
no nie ulega wątpliwości, że tworzyłoby to zupełnie nową sytuację, która miałaby jakieś znamiona kryzysu politycznego. Głównym problemem Prawa i Sprawiedliwości po ostatnich wyborach, wbrew temu, co bardzo często twierdzono, nie była kwestia Senatu. Z całym szacunkiem dla tej Izby, ale ona nie ma aż takiego znaczenia na przykład w procesie ustawodawczym. Natomiast głównym problemem była bardzo nikła przewaga na sali sejmowej. Przewaga wynikła z paradoksu sytuacji, w której wszyscy startujący w wyborach przekroczyli próg 5% i PiS swego bardzo wysokiego wyniku procentowego nie przełożył na przewagę w mandatach. Stało się jasne, że wcześniej czy później ta sytuacja będzie prowadziła do zjawisk kryzysowych. Można by tylko sobie zadać pytanie, czy najpierw nastąpią problemy z Solidarną Polską, czy z partią Jarosława Gowina. No, różnice poglądów i różnice interesów chyba tutaj zwyciężyły i bardzo realnym scenariuszem w polskiej polityce, nie twierdzę, że jedynym możliwym, ani pewnym, ale bardzo realnym jest próba stworzenia nowej większości, która jako wyjście z sejmowego kryzysu będzie przedstawiała stworzenie pod jej egidą ponadpartyjnego rządu fachowców, którego w wymiarze politycznym główną misją będzie odsunięcie PiS-u od władzy, a w takim wymiarze technicznym będzie to formalnie rząd złożony głównie z technokratów. Ale z drugiej strony, jak politycznie będzie to skutkowało dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy na pewno negatywnie, kiedy nagle się okaże, że mimo rekordowego poparcia w wyniku machinacji wewnątrzparlamentarnych ta formacja jest od władzy odsunięta, a pojawia się koalicja od Biedronia do Bosaka, to może, jak to może skutkować na nastroje społeczne, bo chyba nie tylko negatywnie wobec Prawa i Sprawiedliwości. Czytam tak, że być może dla PiS-u, zwłaszcza długoterminowo, byłyby to korzystne losy wielu takich wielkich koalicji tworzących rządy przeciwko komuś w naszej części Europy pokazują, że długoterminowo to się po prostu nie sprawdza. Natomiast szczególnie negatywny wpływ mogłoby to mieć w aspekcie, który był uprzejmy wspomnieć pan redaktor, to znaczy w sytuacji, w której wybory wygrał jeden z komitetów wyborczych z dość dużą przewagą. Notowania tego komitetu nie spadły znacząco przez ostatnie miesiące, a wręcz przeciwnie, a tymczasem traci on władzę w parlamencie na rzecz eklektycznej koalicji, której twarzami siłą rzeczy na poziomie Rady Ministrów musieliby zostać mniej znani uczestnicy życia politycznego. Wielu wyborców mogłoby najzwyczajniej w świecie takiej sytuacji nie rozumieć. Natomiast warto zauważyć, że takie pozorne, technokratyczne rządy, a faktycznie rządy jakiejś koalicji politycznej w Europie nie są czymś nadzwyczajnym. We Włoszech w ostatnim dwudziestoleciu dwukrotnie takie rady ministrów istniały i stawały się zarzewiem pewnych zmian w systemie partyjnym. Także, o ile dobrze kojarzę, to chyba obecny szef Narodowego Banku Czech jest takim byłym technokratą, który został premierem też w sytuacji braku stabilnej większości sejmowej. Co więcej, śmiem twierdzić, że gdyby taka większość powstała pod wieloma względami, ów technokratyczny rząd, zwłaszcza gdyby nie miał przeciwko sobie prezydenta, mógłby próbować podejmować bardzo daleko idące działania na niwie ustawodawczej, zwłaszcza, że pewna panika związana z kryzysem, jaka będzie mogła towarzyszyć życiu politycznemu, może tworzyć osnowę do daleko idących działań, na przykład takich reform, które w innych realiach byłyby niemożliwe społecznie do przeprowadzenia. Bo rząd technokratyczny może sobie myśleć, że nie ma potem dla niego weryfikacji wyborczej i partie go popierające mogą się potem od niego odżegnywać i na przykład, jak rozumiem, wiek emerytalny może znowu poszybować bardzo mocno w górę.
No myślę może, że w krótkim terminie niekoniecznie, ale mogę sobie wyobrazić to, że w sytuacji, w której ten rząd nie miałby zbyt silnej legitymizacji, musiałby być bardzo podatny na wpływ różnych grup lobbystycznych, które no, zagrożone zjawiskami kryzysowymi byłyby bardzo zdeterminowane w możliwości, że tak powiem, wykrojenia większej części budżetowego tortu dla siebie, tudzież zwolnienia z różnych powinności płacowych. To by się wiązało także z przekształceniami własnościowymi w niektórych segmentach życia publicznego. Natomiast oczywiście zgadzam się tutaj z sugestią, że wcześniej czy później naciski różnych grup lobbystycznych w kwestii podniesienia wieku emerytalnego będą bardzo duże i taki rząd mógłby być na niego podatny, chociaż myślę, że od tego na pewno by nie zaczynał, bo jak sądzę, oznaczałoby to taką falę społecznego sprzeciwu, która byłaby zdolna uniemożliwić funkcjonowanie tego rządu, no bo partie popierające tak ewentualny technokratyczny rząd też będą cały czas śledzić swoje własne notowania. Witold Waszczykowski apelował o to, że potrzebujemy nowego Stanisława Lema, żeby przewidział przyszłość. Jeżeli zadam kolejne pytanie, to my już z panem profesorem przejdziemy do tej perspektywy czasowej, w jakiej świat rozpatrywał Stanisław Lem, a to chyba nie jest najlepsza godzina na tego typu dyskusję. Profesor Rafał Chwodoruch, politolog, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo.